Witam w mojej cukierence i zapraszam na prosty piernik korzenny. Pyszny i bardzo łatwy w przygotowaniu. Dokładny przepis z listą składników znajdziecie na stronie mojej cukierenki. Link w opisie pod filmem. Do rondelka przekładamy masło, miód i cukier. Podgrzewamy mieszając, aż składniki się roztopią i połączą. Zdejmujemy z ognia i odstawiamy na około 15 minut. Mąkę przesiewamy, dodajemy proszek do pieczenia i przyprawy. Mieszamy. Następnie dodajemy roztopione masło z miodem i krótko mieszamy łyżką. Dodajemy jajka, jogurt i znów mieszamy łyżką do połączenia składników. Ciasto przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównujemy. Wierzch posypujemy orzechami włoskimi i brązowym cukrem. Ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w temperaturze 180 stopni na funkcji góra-dół przez około 55-60 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Podajemy przestygnięte, pokrojone na kwadraty. Udanych wypieków!